Drużynę Falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Fajnie mi się podobała współpraca z zarządem z Zielonej Góry. Wszystko fajnie prowadziliśmy podczas rozmów. I przede wszystkim też nie chciałem jakoś bardzo jeździć jeszcze w Ekstralidze, bo wiem, że to jeszcze nie jest ten poziom, na który mógłbym startować, aczkolwiek wiem, że może i bym dał radę. Fajnie podobało mi się, że klub chce mi bardzo tutaj pomóc i głównie to było powodem, dlaczego przyszedłem do Zielonej Góry. Właśnie to, że na pewno będę miał dużo możliwości do rozwoju. Myślę, że pierwsza liga jest naprawdę w tym roku jeszcze strasznie mocna, bo dosyć dużo zawodników przyszło, tak samo z Ekstraligi przyjdzie, przyszło. Tak, od paru lat już ta pierwsza i druga liga, wiadomo już, że nie jest to, co było dawniej, że to były takie drugi szczebel wszystkiego. Myślę, że jest że teraz właśnie w tym sezonie będzie jedna z najmocniejszych lig od paru lat i jest na co na pewno spojrzeć. Chcemy awansować do Ekstraligi razem z drużyną i indywidualnymi celami w sumie to chciałbym się znaleźć w czwórce w finale Mistrzostw Polski Juniorów i osiągnąć coś na arenie międzynarodowej razem z kadrą, jeżeli zostanę do niej powołany. W trakcie sezonu to w Tarnowie może mnie praktycznie nie być, przez co raczej zamieszkam przez sezon w Zielonej Górze, zmienię otoczenie. No tak będzie po prostu prościej, wszędzie się dostać na różne zawody młodzieżowe czy na ligowe, czy tak samo będę miał stąd bliżej do ligi zagranicznej, której będę jeździł w Danii. Na pewno będę tutaj mieszkał, bo będzie to duże ułatwienie. Myśląc Zielona Góra, to chyba większość ludzi w Polsce myśli od razu, że Żużel. Przede wszystkim zawsze tak mi się to kojarzyło. Oraz jeszcze za dzieciaka pamiętam, do dzisiaj mi się to kojarzy, taki serial w TVN 39,5 to się nazywało. Jakoś tak, do dzisiaj mam to w głowie.